Hej wszystkim, witajcie. Za mikrofonem Tarael. Przed wami kolejny odcinek z Tasmańskiego Crafta. Za moment kontynuujemy naszą przygodę z grą, tylko przypominam, że to jest seria od 12 roku życia, ponieważ mamy tutaj treści, które mogą wywoływać niepokój u najmłodszych. Także tak, z drobnym zająknięciem zaczynamy. I tak, tematem dzisiejszego odcinka będzie wyprawa w poszukiwaniu magicznego lasu z Biomes of Plenty. I pomajstrujemy tutaj też troszkę przy domku. Jak widzicie, tutaj się zmieniło, bo zacząłem już robić pierwszy taras. I środek jest już w miarę umeblowany. Także za moment sobie ruszamy. Tylko najpierw zmajstrujemy sobie zbroi kawałek. Stąd weźmiemy tutaj żelazo. Ile tego żelaza jest? Mało. Potrzebujemy 8. Potem 7 to jest 15. I 4 to jest 19, bo hełm mamy na górze. Mam nadzieję, że na górze, a nie tutaj. Zobaczmy jeszcze dla pewności. Teraz tutaj są spodnie żelazne, całkiem nowe, nieruszone. Nawet za dużo tego żelaza, ale to się przyda. Zrobimy sobie też dzisiaj, myślę, piecyk z Garden Staffa. I w nim ogarnimy sobie trochę żeliwa, bo chcę zobaczyć, jak te lampy z Garden Staffa wyglądają. To niezły hełm. Ale dobra, robimy tak. Hełm. I jeszcze teraz buty. Dobra, i mamy wszystko. Czemu ja batpaka nie dałem do ładowania, to ja nie wiem. Ale nie będziemy tego dużo potrzebować, także tym akurat się nie trzeba martwić. Patyków może nie, weźmiemy tylko to. Jeszcze łóżko by się zdało wziąć na szybkości. Łóżko jest, zdaje się, na dole, ale zobaczmy jeszcze tutaj do pewności, bo już nie pamiętam, co gdzie mam. Straszny bałagan jest, niestety. A zaraz, łóżko chyba straciliśmy. Niedobrze, to trzeba domkowe wziąć. Jak znajdziemy jakieś owce, to trzeba zgolić i zebrać. I tak, tam pójdziemy, jak wrócimy z rzeczami. Ten las, ja go widziałem, jak latałem na kreatywnym w poszukiwaniu pustyni, on jest mniej więcej gdzieś w tamtym rejonie. To w tamtą stronę pójdziemy. Na szybko tutaj przez bagno. Te liście tutaj ładne się robią od tego drzewa, nie powiem, ale to jest takie mylące. I kiedyś trzeba będzie te wszystkie dziury po creeperach tutaj załatać. No, słowo klucz kiedyś. Kiedyś znaczy jeszcze nie teraz. No ale dobra. Bardzo ładny pelikan tutaj. Normalnie jakby zaplanowany. Pierwszy raz jakiś dobry ptak w dobrym miejscu się objawił. A tutaj żołwy. Żołwy 2. Węże błotne. Normalnie gotik. Jeszcze tylko obóz na bagnie zbudować i będzie wszystko, czego potrzeba nam do szczęścia. No i tak. I tak to powoli leci. Wiem, czego nie wziąłem. Na pszczoły. Dobra, pszczoły. Chrzanić, że tak powiem, na ten moment. Nie będziemy zbierać dzisiaj wyjątkowo, bo ostatnio się poirytowałem. Co? Muchołówka. Ostatnio się poirytowałem, jak straciłem wszystkie, także dzisiaj może jednak nie. Strasznie długo schodzi, żeby z to bagno przejść. Troszkę chrypkę mam. Przepraszam za to. Ale tak, tutaj raz, dwa przez te bagna. I idziemy na wprost na przestrzał. Tutaj zahaczymy jeszcze tylko o te lasy pająkowe, ale tutaj w dzień myślę nic nas złego nie spotka. Kozy, słyszę kozy. Tak, gdzieś my są, jeśliśmy są. Tu, my są tu. A nasz cel jest tam. Mam nadzieję, że to się uda w jeden dzień ogarnąć, żeby było więcej czasu, że tak powiem, żeby się zająć innymi rzeczami. Mchu to troszkę weźmiemy, bo nam się przyda na ozdabianie później tego grajdołka naszego. No i co? Zrobiłem jadalnię taka, jak ma być. Salon jest mniej więcej jak, tak, jak ma być, bo tam jeszcze drobne poprawki. Wszędzie już jest światło. Minus spiżarnia, z tego co pamiętam, ale spiżarnia ogólnie nie jest jeszcze skończona, także
tym się poza odcinkiem zajmę. Spędziłem 10 dni na robieniu tego i pomyślałem, że może by warto się oderwać, nagrać odcinek, zrobić coś innego po prostu, bo tam dużo takiej drobnej roboty, która jest irytująca, a no, trzeba zrobić. Trzeba niestety zrobić. W każdym razie do magicznego lasu idziemy w poszukiwaniu magicznych drzew, bo z nich jest takie ładne niebieskie drewno, które sobie wykorzystamy, myślę, na pokój dziewczęcy, żeby było śmiesznie, bo nie wiem, czy wiecie, ale jeszcze 100 lat temu różowy był kolorem męskim, a niebieski takim... Niebieski takim bardziej dziewczęcym. Więc my sobie, żeby było śmiesznie, zrobimy właśnie w tym stylu ściany, że w pokoju chłopięcym będą różowe, a w dziewczęcym będą niebieskie i będzie śmieszkowanie trochę. Tak pośmieszkujemy, no kolor jak kolor. Najwyżej będziemy udawać, że to jest łososiowe albo coś, no ale nie ma obciachu, bo tak kiedyś było, tak się kiedyś robiło. Takie były kanony piękna, takie były kanony wszystkiego. Tam jest wioska. Do wioski może wyjątkowo dzisiaj nie. Cóż to tam się zrespiło, tyle czerwieni. Mam nadzieję, że to nie są wilki. Oj! Ja wiem, co to jest. To jest impreza skarmazynowego kultu, którą lepiej będzie, że tak powiem, boczkiem. Zdecydowanie lepiej będzie boczkiem. No, oszałamiająco dużo ta wioska tutaj, nie powiem. To tylko waypointa sobie zostawimy. Nowy wioska. Tak. I idziemy dalej. Tutaj myślę, na tych bagniskach to nie ma za bardzo co zbierać. Tego nie ma co badać nawet. Zagryziemy. I idziemy dalej. To było jakoś tak w tych rewirach mniej więcej. I to były takie dwa obok siebie. Fajne to było. I tam były te drzewa magiczne, które byśmy sobie zbadali od razu i zebrali też trochę rzeczy, które normalnie ciężko jest dostać, w rodzaju kwitnących pnączy. Ale najpierw musimy to znaleźć. To nie jest tak hop-siup powiedziane. Ta bawełna z natury ładnie wygląda nawet. Tylko nie za bardzo na taki krzew ozdobny. Cóż, to te muchołówki. Więcej muchołówek, bo za mało. Za mało muchołówek. Dobra. To jest, myślę, tutaj gdzieś. Bo tu jest... Tu są drzewa. To było w pobliżu drzew, pamiętam. Oj. No niedobrze. Nie chcę tego znowu przez cały odcinek szukać, ale chyba jest. Tak. Tylko tam już się ściemnia, ale to jest to. To jest przed nami to. Jest inny niż ten z Tomcrafta. Jest zdecydowanie inny niż ten z Tomcrafta, jak widać. Ale też jest piękny. Dobra, kwitnący sobie zbadamy, jakarandę i magię. Abrakadabra to przyjaźń i magia, jak to w misiach śpiewali. I teraz deforestacja. Tylko czy da sadzonek? Daj sadzonkę. Dał 4, ładnie. Weźmiemy sobie tych kwitnących pnączy trochę. I sobie nasadzimy, bo to naprawdę ładnie będzie wyglądać. Tak, 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 tak. Cóż to? Sól z mechanizma. No słono. Słono. Cóż, tu jeszcze jedno zetniemy, myślę. Żeby więcej tych sadzonek, bo to drewno... To i tak trzeba będzie rozmnożyć ten towar, a... Drewna się troszkę przyda, żeby wam pokazać, co ja planuję, o czym ja myślę tam, żeby zrobić. Dobra, jeszcze to jedno. I może jakarandę. I wracamy do domu. Wracamy do domu, bo już się ściemnia.
Przebiegniemy tyle, ile damy radę. Czy co, może nawet sprintem trochę. Przesprintujemy i będzie przesprintowane. Chciałbym noc w domku spędzić, powiem wam, a nie na zewnątrz, bo po prostu łatwiej będzie. Łatwiej będzie, będzie więcej czasu, żeby resztę rzeczy zaplanowanych na odcinek zrobić. Także na szybkości. Na szybkości. Dużo szczęścia, dużo radości na szybkości. O, kawałek nocy nam to zajmie. Mam nadzieję, że po drodze nas nic nie zabije. Zwłaszcza, że mamy zbroję. Tam wioska. To nie to. Na azymut biegać najgorzej. To jest dopiero ta wioska tutaj, dobra. Czyli to jest kawałek jeszcze. Wiecie co, timelapsik. Timelapsie, bo kompletnie nic nie widzę, ale jesteśmy już blisko domu, także to się uda. Bardzo duże Trzeba wiać, bo jeszcze jeden creeper i pójdziemy w piach. Ale już jest blisko do domu, także tyłu. My biegniemy. Biegniemy, mówię, kurczę. Żeśmy się wkopali. Nie ma przejścia. Jeszcze takie kółko w złą stronę, żeśmy pobiegli. Aj. Creeper. Ale tu będzie teren zniszczony. Ale tu będzie teren zniszczony. Normalnie te emocje, te pościgi, te wybuchy. To skakanie po drzewach. Dobra. Dobra, już blisko, już blisko, już blisko. Już blisko. Jeszcze tylko kawałeczek. Oż ludzie. Oż ludzie, dobra. Było bardziej hardkorowe niż się spodziewałem. Zdecydowanie bardziej hardkorowe niż się spodziewałem. Ale daliśmy radę.
Daliśmy radę. Teraz tylko tutaj, żeby na tej imprezie się nie wyłożyć. Dobra, prześpimy noc. Sytuacja się troszkę wyklaruje i będziemy robić kolejne rzeczy. Marcheweczka. Łóżeczko i do łóżeczka. Spanko tak zwane. Rano jest już wstane. Znowu rymuję, chociaż niezbyt dobrze się czuję z tym, że tak, to wypad, to wypad, to wypad, jaka randa zostaje. To wypad, to wypad, to wypad, to wypad, to wypad, to wypad, jeszcze to wypad. Steinbola w tym zostawimy. I dobra, towarzystwo jak tam się na razie uspokoi. A my sobie pożyczymy troszkę gliny, bo będzie nam potrzebna. Będzie nam potrzebne troszkę gliny. Tutaj trzeba tu będzie kiedyś przyjść i zasypać. O, wilcy wyją. Wy! Co ty? Co wy z tymi wilkami? Kurczę, jakżem się zląkł. Jakżem się zląkł. Dobra, tutaj pracuję, tutaj pracuję, tutaj nie pracuję, bo się obija, tutaj pracuję, tu się obija. I tak, 8 cegłówek i piecyk potrzebujemy. Czyli tu będzie tak, jeszcze daj 2. Stop to. Żelazo, kobla mamy, tutaj gdzieś był kobel, widziałem, tu jest kobel. Także 8 kobla. Craftingu to od razu zrobimy. I za ten czas, co nam się topi, to pójdziemy teraz jeszcze. Zrobimy, tylko gdzie jest brąz. Dziewczyny lubią brąz. Wziąłem jeden patyk za mało. Tak. Tak, 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 tak. I idziemy zobaczyć, co tam nam się wyhodowało na drzewach, bo widziałem, były zaplone liście już wcześniej. Tak, tylko okularów nie mam, ale... Dobra, nie widać. Trzeba okulary, ale od razu sobie tą dymarkę postawimy na zewnątrz, bo w sumie na zewnątrz by było dobrze, jakby to stało. Tak. To. I mamy dymarkę. Teraz byśmy potrzebowali jeszcze piasku. Piasek był, pamiętam, tutaj w torbie jeszcze. Otóż to. I teraz tą dymarkę tutaj. Skąd mam tyle żelaza? A w piecu się stopił. Dobra, 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 dobra. Ban. To wrzucimy tutaj, nie wiem. 16 na razie. I teraz trzeba mu tam do pieca węglem dorzucić. W sumie niech się drzewny zrobi z czegoś, tylko z czego by tu drzewny zrobić? Z tego może niekoniecznie. A, nie ma tutaj drzewnego. Dobra, niech to się zrobi. A my za ten czas tutaj sadzonki ogarniemy. Daj to. Jeszcze tylko do zmielenia tutaj. Bardzo chaotyczny dzisiaj odcinek. Przepraszam za to, bardzo chaotyczny niestety. Ale tak, do rzeczy. Tutaj... Cóż to jest? To nie to. To... To też nie to. Czy tutaj jeszcze gdzieś tutaj? To też nie jest to. Tam na górze jeszcze widzę, to tędy sobie wejdziemy. Tu na górze i tu na górze i tu jeszcze. Braknie nam tego nożyka, cóż to dało? Jarzębina to też nie. O, o to chodziło. Dokładnie o tą sadzonkę chodziło. Nie powiem wam teraz, jak to czoło się nazywa, bo musiałbym sprawdzić, ale ono ma takie bardzo ładne białe drewno. I zaraz to sobie przetestujemy, tylko mączki kostnej troszkę weźmiemy i dorzucimy do naszej dymarki, żeby już się tam dymiło. Trzeba będzie też zrobić młotek z karpenterów, ale to za moment.
płoni. I tak, mączka kostna. Zapomniałem o mączce kostnej, bo jak żeby inaczej. Tak, tu jest mączka kostna. To jest nasza sadzonka. Tych cyprysów by się przydało sadzonek troszkę zebrać, bo będą tam na górze cyprysy sobie rosły. Taki ładny rządek będzie, a niżej może te. Tylko zobaczmy, jakie to jest duże. Bo można by też dać to. Nie wiem, czy to nie jest aronia. To trzeba by było zobaczyć. O, to. W sumie by mogło być nawet też. A już wam pokazuję, jak to wygląda. Takie jest ładne bielusie drzewo. Drewno, przepraszam, deski. Nie wiem, co gadam, ale dobra. Mniejsza. W każdym razie takie ładne deski tego są. Tutaj niestety trzeba będzie wyciąć część towarzystwa i będę potrzebował mnóstwo grafterów, żeby pozbierać sadzonki. Bo już tu miałem chwilę grozy, że sadzonka nie wypadła, a się okazało, że wypadały pojedyncze. Także to nie było fajne. Jak my tutaj... Dobra. 8. Jeszcze troszkę. My będziemy teraz potrzebować... zrobić taką latarnię ogrodową. To potrzebujemy takiego ogrodzenia. I potrzebujemy jeszcze kawałków normalnego, znaczy kawałków, sztabek. Potrzebujemy sztabek. Używajmy profesjonalnych słów. Dobra. Z tego się robi, jak widzicie, bardzo ładne ogrodzenie, które sobie możemy dodatkowo zmieniać w 4 rodzaje różne. Czy ma w sumie 4 różne rodzaje. Także tym się zaraz zajmiemy. Na początek to byśmy sobie zrobili tą latarenkę. To się robi, zdaje się, tak, te latarenki. I one są fajne, bo je można podwieszać. Tylko jeszcze nie wykminiłem, jak to działa. Czy tam łańcuch trzeba, czy one same dostają łańcucha, czy jak to się robi. Zaraz wszystko będzie ujawnione. Zobaczmy tutaj. To wchodzi tak. Dobra. Dobra. Tu jest latarnia z tym. Z pochodnią już. My tutaj byśmy mogli świeczki dać, tylko teraz pytanie, jakby to tu zrobić. Tutaj potrzeba chyba tych latice. Z czego by to zrobić? Z tego, ale to 5 tego potrzebuje i jeszcze łańcuch. Chain. To jest ciężki. Lekki z ogniw, a ogniwa się robi z tych, jak to się nazywa, z odłamków. Nie z odłamków, tylko uciekła mi nazwa. Uciekła mi nazwa, ale dobra, to przetestujmy ten motyw. To zrobimy tak. Zrobimy to tak. Trzy ogniwa. Tak, to. Jak to się składa teraz? Tutaj. Łańcuch i latarenka. No tak by wyglądało bardzo ładnie, powiem wam. Tak by wyglądało bardzo ładnie. Z tym, że to dość wysoko by musiało wisieć, żeby to miało sens. Ale ogólnie to jest bardzo ładnie. I to jest bardzo fajne, bo z tego można robić takie ściany ażurowane. Zobaczycie zaraz, o, w ten sposób. Na jakiś tarasik albo inny ten, werandkę, o. Na werandkę na przykład. Bo teraz jakby to tutaj rozegrać, to bym chciał mieć na przykład tak. I latarnia by była na tej wysokości. To nie, to bez łańcucha będzie. Po prostu będzie tak. A to robi samo z siebie łańcuch, jak jest na tym. Dobre. Dobre, zwracam honor. Zwracam honor. Tylko to by było troszkę inaczej teraz. W takim razie, bo to by było tutaj. Tu jakby wisiało. W sumie niech wisi bliżej.
Niech wisi bliżej, bo to widać, że wisi, a się nie opiera tak chamsko. I będzie troszkę więcej, jeszcze troszkę, nie wiem. Światła będzie tyle samo dawać, tyle że bliżej, ale z drugiej strony trochę ładniej to będzie wyglądać niż takie obwisłe. Tak wysunięte mocno do przodu. I w ten sposób z takich latarni byśmy to mieli. Jeszcze można ze szkłem kolorowym zrobić, ale szkło kolorowe to może później. Wrzucimy tam na razie pochodnie, żeby rozświetlić ten temat. A te tutaj latarnie, te są z DekoCrafta, przesuniemy bliżej troszkę. Na przykład tutaj. Na razie tak byle jak, bo tutaj jeszcze będzie planowanie przestrzenne. No i wygląda to myślę nieźle, tylko tam świece bym wstawił, albo przynajmniej jakieś inne lampki. Żeby świece robić w tym modzie potrzebna jest specjalna roślinka, już wam pokazuję. Kandle. To są te. Potrzeba tutaj dwa woski. Zresztą z Palmsa też widzę wchodzą. Ale te woski się robi z kandeli, a kandelie trzeba nasiona zdobyć najpierw. Ale poza tym tak, tutaj jak widzicie jest kominek zrobiony, są trofea, bujaczek, są sofy, są stoliki okrągłe. Ta klatka dla ptaków musi na czymś innym stać, to tutaj jeszcze stolik się da. Jest zrobione pianino, bo oczywiście pomyliłem pianino z fortepianem, jak żeby inaczej. I tutaj są stoliki kawowe, tylko tak jakby się kolor nie zgadzał, ale dobra. I tutaj są kanapy też do nich, dwie wazy, jeszcze jakieś bonsaiki dojdą. Oświetlenie jest zrobione w ten sposób, są zrobione już balustrady. W sumie bardziej ozdobne mogły być, ale to się jeszcze poprawi. No i jadalnia wygląda w ten sposób teraz. Kuchnia nie jest na razie tutaj nic zrobiona jeszcze. Tutaj w spiżarni też nie jest nic zrobione za bardzo. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o postęp tutaj. W następnym odcinku myślę, coś na górze będziemy robić. Nie wiem jeszcze co, czy będziemy tylko dokańczać, czy będziemy budować. I tutaj jeszcze z tym będziemy robić na pewno, bo tutaj chciałem wam pokazać karpentery opuszczane, żeby taki łagodny podjazd zrobić. Także tym się zajmiemy następnym razem. A póki co wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.